witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Kolejny dzień i kolejne zmagania. Co prawda zmieniliśmy trochę koncepcję i wszystko już zostało wyszlifowane. Zresztą za chwilkę wam to wszystko pokażę. Pokażę wam, na czym polega zmiana koncepcji, jeżeli chodzi o rufę. No bo tych zmian jednak jest dosyć sporo. Zapraszam was tylko do subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków z budowy tej łodzi. No i co? Zapraszam was na odcinek. Pierwszy problem, jaki napotkaliśmy, to właśnie rufa. Dlaczego? Chcemy zrobić tak, żeby uzyskać jak najwięcej pokładu, a jednak mamy problem z tym elementem. Co z nim zrobić? Tak, żeby sterociąg wychodził tam, gdzie trzeba, żeby wszystko wychodziło tam, gdzie trzeba, ale jednak ograniczyć tą półkę. Najprawdopodobniej utniemy ją zaraz za sterociągiem i zrobimy zabudowę. Dlaczego w ten sposób? Ponieważ tutaj ma być pokład, tu ma być bak, tu ma być na przykład tankowanie, podpinanie akumulatorów z drugiej strony i tak dalej, cała elektronika chcemy, żeby była w tym miejscu, więc musimy coś tutaj zrobić, żeby fajnie to zabudować. Ale chcemy uzyskać pokład na takiej samej wysokości jak z przodu, bo jeżeli byśmy zabudowali to wyżej tutaj, to w tym momencie wracamy do stanu początkowego, a tak nie chcemy, więc prawdopodobnie będziemy ciąć to po to, aby zejść z pokładem aż tak nisko. Troszkę mi świeci słońce tutaj, nie widzę. Dobra, się czekaj, ja muszę to odznaczyć. Czekaj, ja sobie będę się tam. Dobra. Czy będziemy ciąć to jeszcze dalej? Bo tu wychodzi nam sterociąg. Ja wiem. Musimy wyciąć taki kawał. Taki kawał czas stąd wyjąć całkowicie. Aha, i chcesz z powrotem to tak, wkleić do tyłu? Oczywiście, inny sfazować i wkleić to na nowo. Bierzmy flamaster i weźmy to za to. Dobra. Zobaczcie, tu jest cały problem. Ktoś sobie tu zaszpachlował i wisiał tu silnik. Jak wisiał silnik, to nie było nic widać. A okazuje się, że jak się tutaj pchnie, o, to tutaj pawęż się po prostu rozchodzi na tych pęknięciach. Dlatego trzeba tu zrobić wzmocnienie. Będziemy całą płytę tutaj wstawiać. Koncepcja początkowa była troszeczkę inna, ale jednak robimy to w ten sposób z racji bezpieczeństwa, żeby się to po prostu nie połamało i nie popękało. No dobra, podcinam te uchwyty i lecimy dalej. No.
że jesteśmy w domu. Proszę. Popatrz, to jest całe popękane. To trzeba bardzo dobrze wzmocnić. No i teraz to szlifować. Zobacz, to jest normalnie. Ale tam ktoś jakieś kołki wsadzał, zobacz, są jakieś dyble, silikon, to jest wszystkiego, tylko nie to, co trzeba. Szlifuj to. W poprzednim dniu wyszlifowałem całą łódkę w środku. Wszystko zostało fajnie zebrane, to co najważniejsze, cały ten klej, który był na burtach, tak samo tutaj, wszystko zostało zerwane do gołego. I największa zmiana, jaką na tą chwilę tutaj mamy, to zmiana tej rufy. Uznaliśmy, że ten kufer, który pamiętacie z poprzedniego filmu, taki długi, zostanie zastąpiony zupełnie czymś innym. Zastanawialiśmy się też, co z tą rufą, ponieważ, dlaczego w ogóle do tego doszło. Zdejmiemy tą płytę, którą żeśmy sobie tu naszykowali, za chwilkę wam wszystko wyjaśnię. Tutaj ta rufa jest bardzo mocno popękana. Zresztą postaram się to pokazać. O, tu jest pęknięcie i tu jest pęknięcie. To zostanie rozfazowane bardzo mocno, głęboko. I tutaj było pełno pęknięć, pełno połamanej żywicy. Ktoś po prostu wstawił tutaj kawałek płyty i wlał żywicę tutaj, w to miejsce. Więc uznaliśmy, że to zerwiemy. Wstawimy tutaj nową płytę, aż do od burty do burty i aż do dna. Zalaminujemy i wkleimy ją razem z rufą na stałe. Będziemy to w sumie już teraz dopasowywać. A jeżeli chodzi o ten kufer, kufer zostanie bardzo mocno zmniejszony. To jest kawałek tego kufra. I tu jest druga część. To zostanie złączone razem i podniesione. Nie powiem tego tak złapać jedną ręką. I podniesione aż na taką wysokość. Całość generalnie zostanie podniesiona o 4 cm do góry, ponieważ jest tutaj dosyć nietypowa pawęż i silnik mamy bardzo nisko, więc troszeczkę podniesiemy o 4 cm. Wymierzyliśmy, żeby płetwa była wszystko zanurzone w wodzie. Ta płetwa pierwsza z silnika była zanurzona w wodzie i żeby silnik był cały opływany wodą. Wtedy jak przyjdzie ta płyta i silnik pójdzie 4 cm do góry, to tutaj będziemy w stanie wstawić coś, co bardzo mocno wzmocni tą konstrukcję. Dlatego tutaj mamy kątownikki aluminiowe, które przyjdą w ten sposób i będą razem z płytą tą cieńszą łapały całą rufę. To wszystko oczywiście zostanie tutaj nacięte w miejscach, gdzie rufa jest wyoblona, bo zobaczcie, że ona jest w taki łuk i ona ma tu gięcia, w tym miejscu i w tym miejscu. Tak samo ta płyta zostanie tutaj nacięta, aby zaczęła się delikatnie łamać, w tamtym miejscu tak samo. I pójdą tu poprzeczki, raz, dwa. Do tego przyjdzie ten kufer, który wzmocni całą konstrukcję. No i oczywiście podłoga, która też będzie, ten pokład, który tutaj będzie podparty i tu będzie zamknięty, w tym miejscu, gdzie jest to łączenie takie. No dobra, nie ma co gadać, trzeba się brać do roboty, bo szlifowania jest jeszcze dzisiaj dosyć sporo. Dobrze, że udało mi się uniknąć pokazywania wam tego szlifowania, a jednak ten etap prac idzie cały czas do przodu. Dobra, bierzemy się za robotę. No i przyszedł nadworny konstruktor, zadał mi tylko robotę i sam poleciał. Szlifierą, a dokładniej frezem, takim o, frezem trzeba wyjechać wszystkie te kanty tutaj dokładnie i zostawić takie kostropaty, żeby miało się to czego trzymać, no i te pęknięcia, żeby wyjechać dużo mocniej. Także polerowanie tej odbojnicy na razie idzie na bok i wreszcie wracam do łódki. No, powinien tata zaraz wrócić, także myślę, że dosyć szybko się z tym uporam i za 15-20 minut powinienem być gotowy. No to lecimy. Thank you.
No i gra gitara. Wyszlifowane, tak jak chciał. Tu za te wszystkie pęknięcia rozszlifowane. Dobra, wyczyścić. Dzisiaj dopasujemy tą płytę. Już na gotowo. No i będzie trzeba ją zalaminować. Nie tak, odwrotnie. Tak. No i teraz jest miodzio. To troszeczkę za mocno podszlifowałem, ale to nie szkodzi. Tu i tak przyjdzie laminat. Tu to samo. Zobaczcie, wszystko zostało przyłapane. O. I teraz powstała nam tutaj taka warga. I ta warga pozwoli nam na to, że tutaj dojdzie jeszcze wzmocnienie. I na górę. Oczywiście nie ten kawałeczek, tylko dopasowany aluminiowego kątownika. Z tej strony oczywiście to będzie tak samo zamknięte, co będzie nam dawało bardzo sztywną konstrukcję. W dodatku jak przyjdą tutaj poprzeczki, to nie ma takiego bata, żeby to wyrwało. Cały problem jest taki, że zobaczcie, o, chciałbym, żeby to dobrze było widać, o, tu idzie prosto i tu idzie wygięcie, tak samo tu idzie wygięcie, to wszystko idzie w taki banan. Dlatego tą płytę będzie trzeba tutaj naciąć. I ja wiem, że pełno osób zaraz powie, że OSB się do tego nie nadaje i tak dalej, ale tutaj jest zastosowana płyta OSB 3. Ona jest z żywicą, to raz, a dwa, będzie impregnowana specjalnym środkiem, który nie ma bata, żeby to drzewo napiło się wody. Dopóki nie ma jakiegoś uszkodzenia, nie napije się wody. A wszystko będzie impregnowane dopiero po wierceniu, po skręceniu i tak dalej, więc to wszystko zostaną wkręty wyciągnięte, zaimpregnowane i wkręty wbite jeszcze raz, więc nie ma takiej opcji, żeby tam się gdzieś woda dostawała. No dobra, tata jest całym konstruktorem tego tyłu, więc zostawiam to jemu, doszlifowane, docięte, naszykowane już jest tak jak powinno. Jeszcze tylko tutaj troszeczkę tą krawędź wyjadę, a potem biorę się za odbojnicę. Spróbuję doprowadzić do jakiegoś stanu w miarę używalnego. No bo szkoda czasu, a tata akurat zajmuje się czymś innym, więc póki go nie ma, ja to doszlifuję i potem się wezmę za tą odbojnicę, tak jak mówiłem. Dobra, lecimy z robotą dalej. Dobra, farba została zjechana 240 papierem. Do tego teraz pasta do aluminium. Trochę napada.
ekipę. No i jedziemy. Powiem wam, że jest takie stare powiedzenie: z gówna bata nie ulepisz. No i tutaj jak najbardziej się ono sprawdza. Aczkolwiek myślę, że tak wyglądało, a tak wygląda to teraz. Więc myślę, że nie jest aż tak tragicznie. Coś tutaj widać, nawet się odbija. Fajne lusterko się w miarę zrobiło. No wiadomo, że nie jest perfekcyjne, no bo to już jest stara odbójnica. Tu są na przykład takie parchy wredne. No ale już nie będziemy wyjeżdżać, no. Na 4,5 metra myślę, że takie małe szczególiki się spokojnie zgubią. No ale wygląda to już całkiem, całkiem fajnie. No i zakończyliśmy ten dzień pracy. No co prawda troszeczkę deszcz nam przeszkodził, no ale już robi się po prostu ciemno i zimno. Więc na tą chwilę to kończymy, zbieramy się do domu. No a jutro kolejne zmagania. Chociaż nie, jutro jest niedziela, w poniedziałek. W poniedziałek sobie zaczniemy i już będziemy zabudowywać w końcu tą końcową część, czyli tą rufę, a potem przejdziemy w kierunku dziobu. Myślę, że pójdzie to już teraz bardzo sprawnie, no bo to co najważniejsze, w końcu zostało wszystko dobrze wyszlifowane.